Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony ponownie Maget, witam Was moi drodzy w kolejnym takim omówieniowym materiale. I dzisiaj powiemy sobie, jakie okręty ze zbrojowni dostępne za Wolnego eksp, znaczy Wolnego Expa nie są ze zbrojowni, ale okręty za stal, za węgiel, za agencję badawczą i za Free Expa warto sobie wziąć. Bo często ostatnio pojawia się to pytanie, a tych okrętów mamy moi drodzy coraz więcej. Coraz więcej. Jak widzicie u mnie wszystko już jest zakupione, ale teraz y, zaczniemy sobie właśnie od może stali. Na przykład, filtry tylko ustawimy, stal. W tej chwili mamy cztery okręty, dwa czy trzy. trzy zostały wycofane. Black, Flint i nieustraszony został wycofany. I z tego co mamy w tej chwili, jeżeli chodzi o okręty stalowe, to polecałbym Wam zdecydowanie Stalingrada, bo to jest pierwszy okręt za stali i chyba do tej pory również najmocniejszy. Także niezwykła celność, prędkość pocisków, penetracja, i odporność. Oczywiście meta się zmienia, jest sporo spamujących z dużych odległości yy, obeczkami okrętów, no i lotnia może przylecieć z zapykami pasując dosyć yy, boleśnie, ale ten okręt nadal jest solidny, warto go mieć. Somers. Somers to jest taka amerykańska shima, mamy trzy po wyrzutnie torpedowe, mamy cztery podwójne wieże głównej artylerii, dym typowo amerykański, ale okręt praktycznie nie ma obrony przeciwlotniczej, także prędzej czy później ktoś się do nas dobierze z powietrza i to jest największy mankament tego okrętu. Gdyby lotni nie było, a niestety są i to w dużych ilościach, to ten okręt byłby zdecydowanie warty polecenia. W tej chwili wydaje mi się, że lepiej tego Somersa sobie nie brać. U mnie stoi w porcie i się kurzy, bo Najlepszym dedekiem w tej chwili na dziesiątce jest Haaland, bezdyskusyjnie. On sobie z samolotami poradzi, a torped wpakuje tyle, że sobie ten ich mały damage zrekompensuje. Burgundia. Burgundia to jest, moi drodzy, Alzacja o ulepszonych parametrach celności. Już nie będę sprawdzał dokładnie, jakie to są różnice, ale jest sporo celniejsza. No i ze względu na swój nieduży kaliber dział jest idealna do polowania na krążowniki. Mamy tutaj booster do reloadu, także możemy w ciągu 30 sekund wypluć 2-3 salwy więcej, także to też w, w sytuacjach podbramkowych się sprawdza. Okręt pelotka jest dosyć przyzwoita, ale wydaje mi się, że yy, no no nie wiem. Często widzę Burgundzie grające na, na yy, obamkowo burzących. Także no nie wiem, czy ludzie wykorzystują ten okręt tak, jak teoretycznie się go powinno wykorzystywać, ale to jest porządny, celny pancernik. Co prawda, pula HP nie jest wystarczająco duża, jak na dziesiątkę, moim zdaniem. Ale jeżeli ktoś lubi gnębić krążki, to wydaje mi się, że można sobie go sprawić. Przy czym, no, no nie polecałbym ogólnie, tak yy, podsumowując, to nie, 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 nie. No i najnowsza rzecz, która się pokazała za stal tutaj w zbrojowni, czyli Shikishima. Shikishima to jest pancernik, który możemy zrobić pod sekundarkę japoński. Będzie tam wynosił ten zasięg 11.3 albo 6, coś koło tego, ale weźcie pod uwagę, że to jest ten sam kadłub, który jest na Yamato, czyli mamy tutaj te słynne policzki pod wieżami, także podejście blisko raczej skończy się solidnym omłotem, a prędkość obrotu naszych wież nie jest aż ty na tyle dobra, żeby blisko podchodzić, więc jeżeli trzymamy dystans... To działa kalibru 510 mm za penetrację, podkreślam penetrację, potrafią zadawać ponad 6000 obrażeń, także yy, możemy oczywiście robić więcej, bo Stadela zada ich ponad 19000, ale ten okręt raczej jest taki właśnie do strzelania sobie z daleka, celność nie jest może jakaś fenomenalna, ale yy, można sobie popląkać. Dosyć łatwo robi się na nim demiać, bo tak jak mówię, jeden penetrujący pocisk robi 6000, Dwa pociski w celu, mamy już tych tysięcy ponad 12, także szybko się na nim robi damage, można pod sekundarkę, ale wtedy długo nie pożyjemy, pelotka jest przyzwoita, nawet bardzo. No i pancerz taki jak na Yamato, także ma te same wady i te same zalety. To tyle jeżeli chodzi o stal, czyli zdecydowanie najbardziej polecam Stalingrada. Somers w obecnej chwili, biorąc pod uwagę sytuację z lotniskowcami, raczej nie. Burgundia można, ale niekoniecznie. No i Shikishima jest taka dosyć easy mode taki ze względu na siłę uderzeniową tych pocisków. Teraz węgiel, moi drodzy. Od razu odpowiadam na pytanie niecierpliwych. Nie warto brać nic poniżej Tieru 7. To są, ja wiem, że każdy nowy gracz jak trochę tego węgla uzbiera, to o Boże, będę miał premeczkę, będę miał premeczkę za węgiel, ale nie, nie warto. No są okręty może nie najgorsze, te Eigl czy Aschan, to nie są tragiczne okręty ale wydaje mi się, że no nie warto. Lepiej wziąć sobie nawet błyskawicę, to też nie jest okręt, który jakoś tam będzie wam ustawiał bitwy, ale na pewno będzie się na nim grało fajniej i idziemy teraz wyżej. Pierwszym okrętem z niższych tierów, który warto by wziąć, to jest rewolucja październikowa. Można, ale nie trzeba. Oczywiście możemy przejść dalej i zbierać na okręty wyższych tierów. Tutaj mamy Jednego z najlepszych kandydatów do wyboru za węgiel, czyli Georgie. Również pancernik można robić pod sekundarkę, który można robić pod sekundarkę, tak jak Yoshino. Kaliber mamy bliski 460 mm, tam 457 bodajże. 6 dział, dosyć szybki mamy doładowanie do silnika, także tutaj możemy sobie na nim poszaleć. Fajno, fajny okręt, warto brać. Pomer, to jest kadłub Dergroze. Z artylerią, torpedami i sekundarką z Bismarka, także no, tam tirpica. tirpica może, bo no Bismarck torped nie posiada to jest coś tego typu. Jeszcze mamy hydro do tego, także no, wydaje mi się, że zbyt miękki jest ten okręt i zbyt mało celny. Bo przypominam, że w recenzji niedawno był omawiany sigma 1,5, także no, taki trochę rozrzutnik. Jeżeli podejdziemy blisko, stworzymy sobie sytuację do wykorzystywania pełnego arsenału, to wtedy tak, ale w innych sytuacjach będziemy w większości przypadków worem z hapsem. Marso, jeżeli komuś odpowiada gameplay na kleberze zasięgowym, pływanie w ruchu i strzelanie do przeciwnika, jak najbardziej tak. Fajny, fajny, przyjemny okręt, bardzo irytujący dla przeciwnika. Ja takie okręty bardzo lubię, więc ja bym go osobiście polecił. Ale jeżeli ktoś woli te deki, które podchodzą na maksymalnie blisko, torpedują i zatapiają jedną salwą, to, to to nie jest ten okręt. To jest do pływania na gdzieś tak 11-12 km i plumkanie zobeczków, podpalanie i zestrzeliwanie jakiejś tam ilości samolotów, w pelotka jest dosyć przyzwoita. Salem. Jeżeli macie demoina, no to salem to jest praktycznie to samo, z tym, że mamy gorszy radar, ale mamy brytyjską naprawkę. Czy komuś odpowiada taki gameplay, to już musicie sobie powiedzieć sami. Ja ten okręt mam, na salem gram stacjonarnie, przepraszam, na desie gram stacjonarnie, na salem gram z zasięgiem, pływam w ruchu, także to dlatego mam te okręty obydwa. Moskwa. Kto nie zrobił Moskwy do tej pory, to no niech sobie pluje w brodę, bo teraz trzeba za nią wydać węgiel. Do tej pory można było wygrindować po prostu ten okręt. No bez legendarki, no można, ale niekoniecznie. Stacjonarny okręt również, także też pojawia się ten sam problem. Palące nas z daleka y, spamery, no i bomby przeciwpancerne. Yoshino, okręt o przyzwoitej pelotce, dopływanie raczej w ruchu, też dobrze palący, o, pasujący jak dla mnie do obecnej mety, także ten okręt warto sobie wziąć. No i Thunderer, czyli brytyjski pancernik tieru 10, też 457 mm artyleria. Bardzo celny okręt, mamy rozbicie na y, pelotce, także trochę samolotów tam zestrzelimy. Y, też warto go sobie zdecydowanie wziąć. I teraz pozostało nam jeszcze omówić okręty za Free Expa i za y, agencję badawczą. Może terknijmy jeszcze na agencję, najpierw bo za Free Expa będzie trzeba szukać. Sława, bezdyskusyjnie jak chcecie zbierać y, punkty z Agencji Badawczej, bierzcie bardzo celny, bardzo wytrzymały, no może nie bardzo wytrzymały, ale no, przyzwoicie wytrzymały i bardzo dobra pelotka jest na tym okręcie. Niezwykle celny. Warto zdecydowanie bezdyskusyjnie. Ohio, Montana z innym ustawieniem artylerii. Tutaj mamy 457 mm, ponownie, z tym, że mamy tych dział 8. Na Georgii mamy ich 6, także to jest podobny styl gry. Z tym, że tutaj musimy bardziej się odsłonić burtę, żeby pokazać, żeby użyć wszystkich dział. Warto, ludzie na nim kręcą bardzo fajne wyniki, też można brać. Colbert, Colbert to jest taka 10-tieru Atlanta. Sytuacyjny okręt, torped niestety nie posiada, ale pelotka robi swoje. Sytuacyjny, jak dopisze nam mapa i przeciwnik będzie podłaził pod lufy, to możemy zrobić fajny wynik. Z ratym ogniem niesamowicie, tam chyba dosłownie kilka sekund jest trillow, tak dział jest bardzo dużo. Ale oczywiście, jeżeli jest dobra mapa i przeciwnik, da do siebie strzelać. Można brać chociaż no to nie jest pierwszy wybór z tej całej opcji. Zykryt, czyli taki no trochę gnajzenał, nice krążownik wielki niemiecki, bardzo celny, z potężną penetracją dział, także możemy grać nim na sporym dystansie, też pasujący do tego, co się w grze obecnie dzieje. Mamy hydro, mamy torpedy. I mamy celne działa, także no, ten okręt też można sobie wziąć, ale w pierwszej kolejności proponowałbym pancerniki jednak brać. Także pierwsza rzecz Sława, potem Ohio, na trzecim miejscu Zykwyt i na ostatnim, jeżeli chcecie, to Colbert. I teraz jeszcze okręty za FreeXP, ja tu mam ściągaweczkę, to sobie zaraz spojrzymy. i będzie wyglądało to tak. Azuma, czyli taka trochę znerfiona, znerfione trochę Yoshino, bo po prostu na tier niżej przesunięty okręt, ale za to jest bez torped. Także podobny gameplay lepiej nie brać, ja bym wziął w to miejsce na przykład właśnie Yoshino za węgiel. No, średnio mi się tym okrętem gra, widzicie, 0 PD, także wcale nie używany. Hayate. To jest niszczyciel japoński, który nie jest okrętem złym, broń Boże, nie powiem, że jest zły, ale trzeba wziąć pod uwagę jedną ważną rzecz. Jeżeli robimy go jako artyleryjczyka, to lepsze będzie od niego Harugumo. Jeżeli robimy go jako torpedowiec, to lepsze będzie od niego Shimakaze. Także on nie jest w niczym zły, ale nie jest też w niczym jakoś szczególnie dobry. Po prostu przyzwoity okręt, ale no, no ja bym go nie brał. Zdecydowanie bym go raczej nie brał. Bo on jest tak, jest przyzwoity, ale przez to też jest inni. Jaki Smaland, czyli taki sobie haland, tyle że z radarem, w obecnej mecie. Wydaje mi się, że Halant jest lepszą opcją. Mamy tutaj radar, który działa nam dosyć krótko. Możemy sobie tym radarem wyświecić jakiegoś dodeczka. Widzicie, tutaj mamy 20 sekund i kilka salf mu tam wypakować, bo przeładowanie tutaj nam wynosi ile? W takim bildzie, jak ja mam? 1 i 3. No także kilka razy wystrzelimy na pewno gościa na jednym radarze nie zatopimy. Można. Chociaż no, wydaje mi się, że Halant wyglądowany byłby lepszym wyborem. Nelson, moi drodzy, czyli. Amerykanie. Przepraszam. Brytyjski pancernik tieru 7. jeden z najtańszych okrętów za free expa. zdecydowanie warty wzięcia, okręt, który już w grze istnieje dosyć długo za tą walutę i warto go brać, bo nadal jest warty swojej ceny. Potężne pule HP potrafi odnawiać, bo ta naprawka jest taka jak na Conquerorze, także kto zna to ten wie. Dobrze pali, jest bardzo wolny i ma krótki zasięg, także to są minusy, ale ten okręt jest zdecydowanie warty tego free expa. Frisland, kolejny niszczyciel, znowu europejski. Frisland to jest niszczyciel europejski bez torped, o konfiguracji bardzo podobnej do tego, co mamy na Halandzie, Czyli mamy dwie podwójne wieże, kurde, daleko. Dwie podwójne wieże, mamy hydro i mamy bardzo dobrą pelotkę, także to jest okręt do plumkania sobie z dymu i popalania przeciwnika. Ostatecznie możemy podchodzić pod czyjś dym z włączonym hydro i próbować go wtedy rozstrzelać. Ale, no, dobrze się na tym gra, ale tych torped niejednokrotnie bardzo mocno nam brakuje. No i zostały jeszcze nam dwa krążowniki, dwa krążowniki, czyli Alaska, jeden z najbardziej polecanych za Krych Warto brać, z tym, że to jest też okręt do raczej gry stacjonarnej. Jeżeli ktoś lubi grać agresywnie, pływać troszeczkę tak, no nie, nie tylko, że dopłynąć do miejsca w jakimś określonym punkcie na mapie i sobie tam stać i strzelać, no to wtedy polecałbym Agira, bo to jest taki słabszy Zygfryd. przy czym również bardzo przyzwoity okręt. Alaska jest okrętem stacjonarnym o bardzo... Yy... Przyjemnych powiedzmy osiąga artylerii głównej. Dobra Pelotka, mamy radar, także nie jest zły, ale ja nie bardzo lubię stacjonarne okręty, zwłaszcza takie jak Alaska czy des, dlatego mało nimi gram, ale y, warto go brać, bo jest dobry, jest y, mocny. Na pewno nie będziecie zawiedzeni. No i zostaje nam ostatni okręt, czyli Agir. Y, młodszy brat Zygfryda, którego mamy dostępnego za agencję badawczą. I tutaj mamy pewne drobne różnice, mamy inny troszeczkę układ artylerii. Tutaj na zykrycie mamy 380-6 luf, tutaj mamy 305 luf 9, i. Ten okręt ma troszeczkę gorszą penetrację niż zykryt, ale jeżeli nie chcecie sobie grindować kilku linii, żeby tego zykrywa dostać, to Agier jest odpowiednim, odpowiednią alternatywą. Mamy. Podobny zestaw uzbrojenia, troszeczkę sekundarki, mamy wyrzutnie torpedowe, po 4 torpedy na burtę 6 km mamy hydro, mamy 9 dział o jako takim kalibrze, także będziemy yy, penetrować, z tym, że musimy podchodzić już nieco bliżej niż na zakrydzie, okręt przyzwoity przydaje się w sytuacjach takiej właśnie gry agresywnej, kiedy chcemy coś tam przyjolować, no to możemy tych torped użyć w ostateczności jako takiej wisienki na torcie. Ja go zdecydowanie polecam, no i na chwilę obecną, kiedy nagrywam ten materiał w aktualizacji 0.9.7, to są wszystkie okręty dostępne za Węgiel Free Expo, Stal i Agencję Badawczą, także mam nadzieję, że Wam troszeczkę podpowiedziałem. Z mojej strony w tym materiale to jest wszystko, do usłyszenia i na razie.